Obowiązkami żołnierza Chrystusa przede wszystkim jest życie zgodne z Ewangelią, życie zgodne z nauką Chrystusa. Widziałem, że Pan Bóg coś chce zdziałać w naszym narodzie. Taki impuls gdzieś powstał w głowie najpierw, żeby stworzyć jakiś fanpage, czy to nie myślałam o tym, że to będzie wspólnota. Wielu przyjaciół od momentu, kiedy się nawróciłam, odwróciło się ode mnie. Ta wspólnota daje mi poczucie takiego bezpieczeństwa, poczucie tego, że mam rodzinę, że mogę na nich liczyć. Zajrzałem do Pisma Świętego, żeby też zapytać Pana Boga. Tam to padło to słowo praktycznie na początku i też dostałem taki impuls, żeby to właśnie byli żołnierze Chrystusa. Postaramy się ustawić, to będzie krótka modlitwa, ale postaramy się ustawić też szyku, żeby określić to, że jesteśmy Bożym wojskiem uporządkowane. Uczestniczymy i jesteśmy współorganizatorami męskiego różańca. Praktycznie od początku uczestniczymy w tym nabożeństwie pierwszych 5 sobót miesiąca. Wychodzimy publicznie tutaj w takim szyku wojskowym, żeby też pokazać, że mężczyzna, który służy Panu Bogu, to jest przede wszystkim mężczyzna uporządkowany. Przeczysty z trudu dziewicy, żywiciel Syna Bożego. Nie jesteśmy jakąś grupą osób, która działa chaotycznie. Panuje porządek. To jest inicjatywa różnych męskich wspólnot, gdzie właśnie pod obrazem Matki Bożej Łaskawej jednoczymy się wspólnie, modlimy się publicznie na różańcu. Módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Głównym takim charyzmatem męskiego różańca jest przede wszystkim pokazanie, że mężczyźni nie wstydzą się swojej wiary. Na spotkaniach modlimy się, wzmacniamy swoją wiarę, mamy konferencje, różne katechezy, które, że tak powiem, umacniają nas i podnoszą ten poziom naszej wiary, ponieważ człowiek sam, że tak powiem, nie jest w stanie zbytnio się rozwinąć, jeśli chodzi o wiarę, dosyć szybko pojawia się sufit, gdzie myśli, że już jest super, a że już nic nie musi więcej robić. Tak? Widzimy to w obecnych czasach, jak wielu jest katolików, którzy nazywają się katolikami, którzy nazywają się osobami wierzącymi, niepraktykującymi. Można powiedzieć, że tworzymy taką jedną wielką rodzinę. Cały czas powstają nowe inicjatywy. Żołnierze Chrystusa organizują na przykład taką inicjatywę środowisk patriotycznych, kibicowskich, gdzie właśnie w parafii świętego Pawła Apostoła, nawrócenia świętego Pawła Apostoła też organizujemy Eucharystię, różnego rodzaju świadectwa. Pragniemy po prostu wszystkie takie osoby, które błądzą właśnie z takich różnych ciężkich środowisk, zjednoczyć, pokazać im, że to nie jest wstyd, modlić się na różańcu, że trzeba też, jak się nagrzeszy, to też trzeba mieć odwagę, żeby się wyspowiadać. Dziś prosi Ciebie Warszawa. Wiara nie jest sklepem samoobsługowym. Nie ma czegoś takiego, że
wchodzimy sobie do niego i wybieramy, że to wrzucam do koszyka, to wrzucam, a tego nie chcę, tego również nie chcę. Chrystus wymaga od nas tego, żebyśmy przyjmowali wszystko to, co wiara nam daje, to, co nam głosi w Ewangelii, nie połowicznie, żebyśmy sobie wybierali. Przede wszystkim skupiamy się na walce z grzechem, walce ze swoimi słabościami, umartwianiem swoich słabości, stawaniem się coraz lepszym, upodabnianiem się do życia Chrystusa. Jednym z takich rysów żołnierzy Chrystusa jest taka walka o wyzwolenie z grzechów, czy walka o uwolnienie, dlatego że oni też doświadczyli w swoim życiu różnego rodzaju trudnych doświadczeń i dla nich chrześcijaństwo to jest, czy nawrócenie, przyjdzie chrześcijaństwo w pełni, to jest też takie doświadczenie wyzwolenia. Trinitarzy zostali tu sprowadzeni do Polski po bitwie pod Wiedniem. Wiemy, że to była wielka konfrontacja z islamem, zwycięska konfrontacja. I zostali sprowadzeni przez Marysieńkę Sobieską, między innymi po to, żeby zajmowali się wykupywaniem niewolników z niewoli tureckiej. Większość tych klasztorów trinitarzy znajdowała się na wschodzie Polski, ale również i tutaj, w tym klasztorze, mamy takie piękne świadectwo, jak jeden z ojców poszedł z trinitarzy, poszedł bodajże na 5 lat w niewolę za pewną kobietę, która miała 5 dzieci i mogła wrócić do swojej rodziny. Więc ta idea wykupu czy wyzwolenia jest bardzo współgra z duchowością żołnierzy Chrystusa i z doświadczeniem ich życiowym. Dlatego też tu się znaleźli w tym sanktuarium Jezusa Nazareńskiego. Po prostu pragniemy ewangelizować takie ciężkie środowiska. To też nasz taki charyzmat jest, że rzeczywiście w żołnierzach Chrystusa są osoby, które miały jakieś przykre doświadczenia z różnymi nałogami, czy też jakieś inne doświadczenia przykre. Natomiast właśnie taka osoba, którą Pan Bóg wyciąga z tych tarapatów, potrafi później tak odważnie i po prostu wiernie iść za Chrystusem. Nie jest to taka letnia wspólnota, tylko rzeczywiście te osoby są, oddają swoje życie, swój wolny czas na różnego rodzaju inicjatywy. Pierwsi żołnierze Chrystusa przyjęli ślubowanie w 100. rocznicę cudu nad Wisłą. To też było niesamowite na tych polach, właśnie gdzie Matka Boża objawiła się bolszewikom, gdzie przepędziła 100 lat temu ten bolszewicki najazd. Właśnie my w 100. rocznicę przyjęliśmy ślubowanie jako pierwsi żołnierze Chrystusa na tej ziemi, gdzie właśnie nasi bohaterowie przelali krew. Tam, gdzie jest takie bardzo głęboko osobiste doświadczenie religijne, jeżeli jest autentyczne, to za tym również idzie potrzeba zaangażowania się na rzecz wspólnoty.
I w tym wypadku te obecne działania żołnierzy Chrystusa, one mają, powiedzmy, taki bardziej charakter może ogólny. Podejmują różne jakieś akcje, chociażby tutaj na terenie diecezji czy miasta. Większość żołnierzy Chrystusa to są właśnie ludzie z tego średniego wieku, w średnim wieku. A dzisiaj, jak wiemy, mamy taki pewien problem jakby załamania się, jeśli chodzi o wiarę tego wieku średniego, który w tym momencie jest najważniejszy, bo on decyduje o przekazie wiary i tych wartości patriotycznych temu pokoleniu najmłodszemu. Obserwujemy rozwój tych różnych ruchów męskich, takich, powiedziałbym, w cudzysłowie militarnych, to jednak nie widzimy takiego ruchu, powiedziałbym, ze strony żeńskiej kobiet, a myślę, że w ich przypadku taka możliwość jest. My, kobiety we wspólnocie żołnierzy Chrystusa, wykorzystujemy taką naszą kobiecość. Niesiemy ciepło, niesiemy miłość, taką cierpliwość. Jesteśmy takimi strażniczkami naszej rodziny, którą jest wspólnota. No, jesteśmy braćmi, siostrami. To jest właśnie niesamowite. Wiem, że mogę na nich polegać. Wiem, jeżeli ja potrzebuję takiej pomocy jako kobieta, nie? Na przykład zepsuła mi się elektryka w domu, no to wiem, do kogo ja mogę dzwonić. Często jesteśmy utożsamiani, że sami mężczyźni są we wspólnocie żołnierzy Chrystusa. Natomiast Pan Bóg tutaj, może Matka Boża łaskawa ma inną wolę i mamy też we wspólnocie żołnierzy Chrystusa niesamowite, odważne kobiety, które nie wstydzą się, które pokazują też piękno wiary katolickiej, ale też pokazują przede wszystkim piękno kobiety. Naszym patronem jest święty Stanisław Papczyński i kiedy dowiedziałem się, że on jest patronem dzieci narodzonych, też zrozumiałem, że należy stworzyć fundację, która będzie pomagała nienarodzonym dzieciom, bo przecież jako żołnierze Chrystusa musimy chronić najsłabszych, a kto jest słabszy niż nienarodzone dziecko. Zrozumieliśmy, że właśnie należy ruszyć z tą fundacją i tutaj mamy też olbrzymie wsparcie kobiet, które w tej fundacji, żołnierek Chrystusa, które właśnie będą po prostu pomagały tym dziewczynom. W obecnych czasach widzimy, jakie się akty wandalizmu pojawiają, jakie były ataki na kościoły powiązane ze strajkiem kobiet. No, również stoimy tutaj na straży kościołów. Teraz w momencie, kiedy broniliśmy kościołów, zobaczyliśmy skalę tego problemu, kiedy mnóstwo młodych kobiet jak właśnie tutaj po prostu tak manifestowało swoją wrogość do kościoła, które popierają aborcję. No, zrozumieliśmy, że nie tylko mamy stać i bronić kościołów, ale też musimy do tych ludzi wyjść z jakąś inicjatywą. Żeby nas poznali, żeby nie uważali nas za ludzi, którzy chcą jakiegoś podziału, tylko przede wszystkim, jak mamy ewangelizować i mamy służyć Panu Bogu, to musimy też pokazać po prostu, że my tych ludzi rozumiemy. Sam przecież taką byłem osobą, która stała po drugiej stronie kiedyś i nie rozumiałem zupełnie tego, jak można się modlić na różańcu. Po prostu nie wierzyłem w Pana Boga, nie miałem tej łaski. Trudno prowadzić życie duchowe, pozostać wiernym chociażby modlitwie, bez tego elementu zmagania się. I oni to bardzo ładnie wyrazili w tej swojej przysiędze, gdzie podejmują się takiej walki ze sobą, ze swoim egoizmem, walki z duchem tego czasu, czy ze światem i też walkę z demonem, o czym też nie zawsze się pamięta i się to ujmuje. Naszym charyzmatem, takim pragnieniem serca to było, żeby pokazać młodym ludziom piękno wiary katolickiej, bo ja sam, jak byłem po drugiej stronie barykady, miałem świadomość, że ten diabeł strasznie tą naszą wiarę po prostu chce zniekształcić, że ona nam się kojarzyła ze starszymi osobami, które się modlą na różańcach w kościele, że to jest nudne, że ten Pan Bóg już nie żyje, że to jest jakaś postać historyczna, że w kościele to jest tylko takie miejsce spotkań po prostu, żeby się pokazać w niedzielę, że to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, tylko po prostu jakieś
taka pokazówka. No i kiedy rzeczywiście poznałem Pana Boga, kiedy On pokazał mi, że jest żywym Bogiem, uświadomiłem sobie po prostu, jaka to jest pułapka dla młodych ludzi. Osoby, które uważałam za moich przyjaciół, odwróciły się ode mnie. Na samym początku trochę to bolało, ale zrozumiałam po pewnym momencie, że te przyjaźnie nie były budowane na takich solidnych, prawdziwych fundamentach. Dopiero teraz we wspólnocie, nawiązując właśnie relacje z innymi kobietami, tak, bądź z braćmi ze wspólnoty, widzę, na czym ten fundament polega, nie? Że im bliżej jesteśmy Boga, tym jesteśmy w stanie więcej dawać siebie innym. I to jest po prostu niesamowite. Kto może zostać żołnierzem Chrystusa? Tak naprawdę każdy, kto kieruje się w swoim życiu przykazaniami, 10 przykazaniami, każdy, kto chce zerwać z grzechem, każdy, kto chce nawrócić się, każdy, kto chce po prostu zmienić swoje życie, chce poznać Chrystusa, chce bronić naszej ojczyzny właśnie, bronić naszej wiary katolickiej oczywiście w sposób pokojowy, bo naszym mieczem jest różaniec. Można napisać na fanpage Żołnierzy Chrystusa, można dołączyć właśnie w pierwszą sobotę miesiąca na męski różaniec przyjść, można nas znaleźć na Kawęczyńskiej, gdzie spotykamy się, jak teraz minie pandemia, wszystkie w poniedziałki. Spotykaliśmy do tej pory się w każdy poniedziałek o godzinie 19 w Bocznej Kaplicy. Także no tutaj przyjmujemy każdego, kto rzeczywiście chce zerwać z grzechem, kto chce zmienić swoje przede wszystkim życie, ale też no, bronić przyszłych pokoleń Polaków, bo też zdajemy sobie sprawę, że wiara katolicka w Polsce jest zagrożona i trzeba po prostu bronić naszych wartości narodowych. Tak naprawdę każdy człowiek wierzący jest żołnierzem Chrystusa, a bynajmniej powinien nim być. Powinien nie wstydzić się bronić wiary, nie wstydzić się, jeśli jest w towarzystwie, w pracy. Wiadomo, nie jest to łatwe, ale trzeba się zaprzeć samego siebie i jeśli nazywam się człowiekiem wierzącym i patrzę w lustro i uważam siebie za katolika, to powinien taki człowiek, uważam, w każdej sytuacji, niezależnie jakie mogą być tego skutki, powinien stawić się za wiarą, stawić się za obroną wartości katolickich wiary, a nie chować się pod stół, jak to często się w dzisiejszych czasach dzieje. Nawet w Piśmie Świętym mamy napisane, że kto zaprze się Chrystusa, temu Chrystus przed Jego Ojcem po prostu powie, że Go nie znam Cię.